mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. Podczas dzisiejszego krótkiego treningu technika skupimy się na symetrii, która jest ogromnie ważna, jeżeli chcemy dobrze wzmacniać mięśnie i pracować nad poprawną postawą. Tak jak już wiesz z moich rozmów na macie, tutaj wrzucę do nich link, jeżeli chodzi o stretching, warto rozciągać się asymetrycznie i poświęcać więcej czasu na gorszą stronę. Jeżeli jednak chodzi o wzmacnianie mięśni i pracę w trakcie ćwiczeń, nie mylmy na przykład tego z takim asymetrycznym treningiem, jeżeli na przykład po jakiejś kontuzji lub z jakiegoś powodu mamy na przykład jeden mięsień czworogłowy słabszy lub jedną nogę węższą, mniejszą masę mięśniową. Więc wtedy też musimy się skupić na tej gorszej stronie. Czyli jeżeli na przykład jedna ręka u nas jest dużo słabsza, może to być wina kręgosłupa, kontuzji, bardzo wielu różnych rzeczy, no to wtedy warto dokładać na tą słabszą stronę, słabszą rękę, słabszą nogę więcej powtórzeń, żeby ta praca mogła jakby wyrównać się. Ale jeżeli chodzi o taki normalny trening, gdzie robimy planki, gdzie pracujemy symetrycznie, musimy zwrócić uwagę na to, żeby właśnie nasze ciało było ułożone symetrycznie. I dzisiaj będziemy nad tym pracować. Do treningu potrzebna będzie mata, wygodny, obcisły strój sportowy i lustro. Jeżeli nie masz lustra, możesz sobie położyć telefon, włączyć przednią kamerę i siebie obserwować, albo możesz również nagrać ten trening, ale jeżeli masz jakąś możliwość wykonać go naprzeciwko lustra, to będzie idealna opcja, dlatego że dzisiaj będziemy się dużo obserwować. Przygotuj się i zaczynamy! Usiądźmy sobie wygodnie w siadzie skrzyżnym. I teraz normalne jest to, że jak siadamy w siadzie skrzyżnym, no to zawsze jedna noga idzie do przodu. I tutaj, jak doskonale już na pewno wiesz, zawsze podczas treningu my, siedząc w siadzie skrzyżnym, zamieniamy te nogi. Ale dzisiaj zaczniemy od czegoś innego. Chciałabym, żebyś zamknął oczy i na razie usiądź wygodnie, wyprostuj się w poprawnej postawie. Może nie być to dla niektórych osób wygodna pozycja, więc jeżeli tak jest, podłóż sobie coś pod pośladki, klin, co tutaj dla mnie jest bardzo istotne. Tak jak siadamy, chcemy wyciągnąć pośladki jakby spod siebie. Nie siedzimy tutaj na kości krzyżowej. U wielu osób jest szansa, że będzie to pozycja, która będzie mocno aktywować mięśnie. Czyli tutaj spróbuj tak jakby delikatnie ułożyć miednicę dużo do pokolenia. Jeżeli mamy bardzo przykurczony tył uda, to ta pozycja może być dużym wyzwaniem. Tak jak na stojąco czasami mamy mocno ułożoną miednicę do przodu pochylenia, bo często mamy przykurczony tutaj mięsień czworogłowy, biodroboręciowy, tak w tej pozycji tutaj na siedzącej, jeżeli mamy przykurczone hamstringi, czyli tylną grupę mięśni nóg, no to wtedy możemy często siedzieć o tak, bo te mięśnie są jakby za krótkie. Dlatego albo wkładamy coś pod pośladki i jeszcze druga rzecz, nie lecimy do przodu, nie przeciążamy tutaj pachwinę. Więc jeżeli chcesz ułożyć miednicę do przodu pochylenia, to musisz pracować, zobacz, miednicą, a nie pochylać się do przodu, dobra? Głowa nad sercem, serce nad miednicą, siedzimy tutaj na guzach kulszowych i teraz zamknij oczy. I na zamkniętych oczach pomyśl, czy siedzisz równo na prawym i na lewym pośladku. Wchodzimy do pozycji, oczy cały czas zamknięte. Staraj się też poprawiać, siedzieć prosto, wyciągać jakby kręgosłup. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I teraz, jeżeli czujesz na przykład, że uciekasz bardziej na jedną stronę, spróbuj przenieść ciężar ciała, ale to też nie jest tak, że jeżeli na przykład siedzisz na lewej, to mamy teraz usiąść na prawą stronę. Nie. My mamy usiąść symetrycznie między prawą jakby i lewą nogą, prawym, lewym guzem kulszowym. Ale to wcale nie oznacza, że idąc w prawą stronę mamy przenieść, na przykład w prawą stronę mamy przenieść ciężar ciała na prawy pośladek. Nie. Chcemy symetrii. Otwórz teraz oczy, otwórz klatkę piersiową i teraz pobawmy się trochę, pracując z tułowiem, pracując z miednicą, przenieśmy ciężar ciała. Lewa,
prawa, lewa, prawa. Teraz możesz zamknąć oczy i pobaw się trochę. I teraz zostańmy na chwilę z lewej strony, dociążamy lewą i teraz prawo, mocno na prawo, mocno. Chciałabym, żeby też udało Ci się poczuć, czy któraś strona jest jakby łatwiejsza. Czy z automatu na przykład Twoje ciało ucieka na lewą czy na prawą, a na przykład przejście na tą drugą może dużo jest bardziej ograniczone. Może na przykład gdzieś tutaj mięśnie czujesz, że Cię dosłownie trzymają i nie jesteś w stanie przejść. I teraz chciałabym, żebyśmy trochę spróbowali popracować tułowiem i klatką piersiową w taki sposób, żeby przenieść się na lewą stronę, na prawą, na lewą, na prawą, ale nie, że pochylamy się na prawo i na lewo, skracając boki, tylko przenosimy biust, jakby tułów, klatka piersiowa pracują równolegle względem maty. Mocna praca tutaj mięśni brzucha i mięśni skośnych. I jeszcze prawa, lewa, prawa, lewa i pracujemy. I teraz zobacz, jak to przeniesienie tułowia, po pierwsze męczy mięśnie, a po drugie, jak czujemy inaczej ciężar ciała, raz na lewym, raz na prawym pośladku. Ekstra. Zamieniamy nogi, poprawiamy pozycję, wyciągamy pośladki spod siebie. Długa szyja, ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową, głowa jest cofnięta. Możesz już zamknąć oczy i teraz jeszcze raz myślimy, w jaki sposób siedzimy. Czy jest to prawa, czy jest to lewa. Wdech i wydech. Z wydechem jeszcze bardziej wsłuchaj się w swoje ciało. I teraz spróbuj skorygować. Czujesz, że siedzisz bardziej na lewym? W prawą stronę idąc, wejdź do centrum. Czujesz, że jest to bardziej prawy głos kluczowy? Idąc w lewą, idziemy do centrum. Super. I teraz otwórz oczy. I znowu przenosimy ciężar ciała z prawej strony na lewą, pracując klatką piersiową. To jest bardzo trudny ruch, to się może wydawać proste, ale pamiętaj, to nie jest skracanie tutaj w ten sposób tego boku. Zobacz, co się tutaj dzieje z moimi ramionami. My nie pracujemy jak zegarek, wahadełko zegarka. Lecimy, ściągnięta i mocno brzuch. Brzuch. I tutaj poczuj, jak się wszystko napina i rozciąga. I tutaj tak samo. I lecimy. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Poczuj to w kręgosłupie. Mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha. To jest bardzo trudna praca. Łopatki. Tutaj jakby całe ciało nam pięknie pracuje. Możesz jeszcze dopiąć dno miednicy. I machamy. Prawa, lewa. Prawa, lewa. Lecimy. 10. Jeszcze większa praca. Nie garb się. 7. Dobrze. 6. 5. Równolegle względem maty. 3. 2. 1. Super. I właśnie tym ruchem spróbujmy, zamykamy oczy, ułożyć symetrycznie ciężar ciała na prawym, lewym guzie kulszowym. Ekstra. Mamy już guzy kulszowe, które są tutaj jakby podstawą podporu. To tak samo jak stopy są podstawą podporu. Na stojąco to tutaj są to guzy kulszowe. I teraz połóżmy sobie tutaj rękę na naszej miednicy. I teraz nad czym się skupimy? Nad ułożeniem klatki piersiowej. Spójrz na chwilę na moje ramiona. Zobacz, że teraz moje jedno ramię jest niżej jak drugie. Spójrz na mój biust. Widzisz też, że on jakby tutaj opadł. No i jak patrzysz na boki mojego tułowia, tutaj lewa strona jest rozciągnięta, prawa jest skrócona. I teraz my bardzo często jesteśmy asymetryczni. Czasami patrzymy tak na swoje barki i bardzo często asymetria barków nie jest związana z samym barkiem, z samym stawem, tutaj z obręczą. Nie mówię, że zawsze. Czasami te rzeczy są na siebie nałożone. Czasami na przykład mamy skrócony z jednej strony tułów i na przykład bardzo mocno przeciążone tutaj mięśnie w obrębie obręczy i wtedy barki się wydają proste, a zobacz, że biust mi leci, a tutaj sobie po prostu zadarłam jakby tą stronę do góry.
Ale spójrzmy na razie na naszą klatkę piersiową i właśnie na ramiona. I teraz zobaczmy, czy ramiona są asymetryczne. Jeżeli ramiona są asymetryczne, chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, czy to jest asymetria, która też przełoży się na klatkę piersiową i tutaj na cały bok. I ten jeden bok będzie bardziej skrócony na tę stronę, na którą jakby to ramię opada. Czy może klatka jest równo, tutaj talia jest równiusieńko, czyli odległość jakby między żebrami a miednicą jest taka sama z prawej, z lewej strony, no to wtedy możemy się doszukiwać tutaj jakiegoś problemu z barkiem, przeciążenia, osłabionych mięśni itd. Więc patrzymy na ramiona, masz lustro, oglądaj. I teraz, jeżeli opadasz na którąś stronę, chciałabym, żebyś ściągnął drugi bok, ale znowu nie ciągnij ramieniem. Tutaj bardzo często się zdarza, jak pracuję z moimi pacjentami, że jeżeli stoimy w ten sposób na przykład, no to później ktoś tam ściąga mi bardzo mocno to ramię do dołu lub zadziera przeciwne do góry, po to, żeby wyrównały się barki. Nie. Praca znowu będzie w obrębie brzucha. A tutaj ruch, który jest nam potrzebny, to jest właśnie ten ruch, który robiliśmy wcześniej, a tak naprawdę, którego nie chciałam, żebyśmy robili wcześniej, czyli to pochylanie się na takie wahadełko do boku. Połóż sobie tutaj ręce z boku, na talii, na dolnych żebrach i teraz przenosimy się z prawej na lewo, ale otwórz klatkę i ściągnij łopatki, więc to nie jest praca tutaj ściągania ramienia do dołu, tylko ja pracuję mięśniami brzucha. I mocno napnij poprzeczny i lecimy na prawą, na lewą. To też jest bardzo trudna praca. Napnij dno miednicy, to nie jest łatwe ćwiczenie. I lecimy, hop, prawa i lewa. I prawa, mocniej napnij te mięśnie, mocno. Ja już jestem na maksa zmęczona, moje dno miednicy poprzeczne, skosy, one w ogóle już po prostu nie mają ochoty ze mną współpracować. I teraz pochylając się, super. Mamy jakby wyłapany ten ruch, więc zaczynamy od początku, czyli co robimy? Zamykamy oczy, myślimy o tym, żeby usiąść symetrycznie na prawym i lewym pośladku. Wsłuchaj się w swoje ciało. Jak już mamy prawy, lewy pośladek symetrycznie, to teraz idziemy tutaj właśnie na klatkę piersiową, na ramiona i na odległość między prawym a lewym bokiem. I próbujemy to wyrównać, czyli na przykład powiedzmy, musimy skrócić troszkę bardziej jedną stronę. I teraz jak już skrócisz bardziej jedną stronę, to chciałabym, żebyś zwrócił uwagę na to, czy przypadkiem nie zmieniło się ułożenie i to obciążenie na pośladkach. Dlatego, że my pochylając się, przenosimy trochę ciężar ciała na daną stronę. Więc wtedy może być tam już na przykład za dużo, więc teraz delikatna korekcja pośladków. Super. I teraz mamy symetryczną klatkę. Możesz to czuć jako bardzo asymetryczną pracę i tym się jakby nie przejmuj, bo ważne jest to, co widzimy. My chcemy widzieć, że siedzimy prosto, symetrycznie. Zamieniamy nogę. Jeszcze raz poprawiamy, otwieramy, ściągnij. Jeszcze raz lecimy, pośladki. Super. Klatka, wyrównaj tutaj boki. Patrzymy, kontrola, biust równo, ramiona równo. I tutaj my możemy czuć się asymetrycznie, ale wizualnie kontrolujesz, że jest prosto. I to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli ciało jest przyzwyczajone do asymetrii i jakby zła postawa, różne shifty wynikające z problemów z kręgosłupem, o czym na pewno doskonale dowiedziałeś się już podczas filmu przy prostym akazyko, jak coś wrzucę też tutaj link do tego filmu. Super ćwiczenia, żeby pozbyć się bólu kręgosłupa i zwiększyć mobilność kręgosłupa. Więc to są takie rzeczy, które jakby się dzieją, to jest taka kompensacja, to jest taka ucieczka przed bólem. Nasze ciało robi to jakby bez naszej kontroli, ale my musimy jakby spróbować to wyłapać. Jeżeli jest Ci ciężko to wyłapać, pamiętaj, że zawsze możesz się ze mną umówić. Na pierwszym spotkaniu właśnie my wyłapujemy tę asymetrię, tutaj już jest opis pierwszego spotkania. Dobrze, więc tak, pilnujemy, symetryczna talia, biust, klatka, no i teraz jeszcze została nam głowa. No i może być taka sytuacja, że na przykład tutaj wyrównaliśmy i głowa jeszcze mocniej poleciała na jedną stronę. Spójrz na swoją brodę. Na razie patrzymy na szyję. Zatrzyj głowę do góry i teraz, jeżeli coś takiego się dzieje z twoją szyją i widzisz, że tutaj mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowo jest ułożone asymetrycznie, jest na przykład ta głowa jakoś tak przesunięta, no to wtedy będziemy chcieli znowu nad tym popracować i ją wyprostować. Więc tak,
Spójrzmy na szyję i teraz zobaczmy, czy odległość szyi do jednego i do drugiego barku jest taka sama. To jest bardzo, bardzo ważne. My chcemy, żeby tutaj była taka sama odległość. Chcemy, żeby mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy wyglądał podobnie. My mamy oczywiście różnego rodzaju asymetrie na buzi, które bardzo często niestety są wynikiem wady postawy. Czasami wady wzroku, któreś oko jest mocniejsze, więc my się tak obracamy jakby w jakąś stronę. Więc na to musimy zwrócić uwagę. Warto też jakby kontrolować swój wzrok, badać się przynajmniej raz w roku, żeby właśnie wyeliminować to, żebyśmy nie budowali sobie sami takiej asymetrii. Więc tak, szyja. I teraz jak już mamy tą szyję przesuniętą, na razie może popracujmy nad ruchem przesunięcia, to jest dokładnie ten sam ruch, jak tutaj z klatką piersiową. Próbujemy, słuchajcie, poprzesuwać głowę równolegle względem podłoża, czyli znowu ten jest wahadełko. My nie robimy tego w ten sposób, przybliżając jakby jedno ucho drugie, bo na razie nie jest ten ruch. Na razie my chcemy wyrównać pracę szyi, czyli głowa równolegle względem podłoża. Próbujemy ją przesunąć. Jeżeli Ci to nie wychodzi, nie martw się, to jest trudne ćwiczenie. Co jest ważne, nie rozciągamy tutaj szyi, tylko próbujemy dosunąć bliżej głowy do prawej strony i do lewej. Do prawej i do lewej. I słuchajcie, lecimy tutaj ze stabilnym tułowiem. Pamiętamy o tym wszystkim, co wcześniej robiliśmy. No i mocno ta głowa tutaj. Dobrze. No więc tym ruchem jakby właśnie próbujemy wyrównać pozycję naszej szyi. Dobra? Układamy szyję, patrzymy, czy ona tutaj jest złożona symetrycznie. Świetnie. No i teraz wyjdzie trochę właśnie ten ruch taki do boku. Zobaczmy, czy broda znajduje się jakby tutaj w jednej linii w centrum naszej szyi. Czy na przykład może mamy głowę pochyloną tutaj do boku. Tutaj skracając mięśnie podpotyliczne między innymi, tutaj rozciągając. No więc teraz chcielibyśmy, zejdźmy jeszcze na chwilę pośladki. Hop, symetria, boki. Jeżeli czujesz, to tam możesz delikatnie przenieść, skrócić głowę. I teraz jakby próbujemy dobrze ułożyć szyję i tą brodę, żeby ona była tutaj w centrum. Dobra? I teraz jak już złapaliśmy tę pozycję, tę symetrię, to teraz zamykamy oczy i próbujemy wsłuchać się w to wszystko, co ciało nam mówi, bo będzie nam mówiło bardzo wiele różnych rzeczy. Po pierwsze, wątpię, żeby była to wygodna, komfortowa pozycja. Na pewno mamy asymetryczną pracę mięśni, dlatego że z jednej strony mięśnie muszą się bardziej napiąć, z drugiej rozciągnąć. One są do tego nieprzyzwyczajone. Jeżeli masz mocno przeniesiony ciężar ciała na jedną stronę, to jest dla Ciebie normalne. Układ nerwowy ma jakby zapamiętaną tę pozycję. To jeżeli ja poproszę Cię, żebyś wszedł do centrum, to tak naprawdę Ty będziesz czuła, że siedzisz na maksa na drugiej stronie. A później patrzysz na siebie i widzisz, okej, okay, nie, to wcale nie jest na maksa druga strona. Wygląda to dobrze, ale czujesz inaczej. Tak samo, jeżeli ja tutaj mam biust opadający na jedną stronę i tutaj cały ten bok skrócony, to ramię mi opada i ja nagle to wyprostuję. Mięśnie tu się rozciągną, one tam się przykurczyły. Te muszą się bardziej aktywować, żeby w ogóle wykonać ten ruch. I to już jest taka asymetryczna praca. I tak samo z głową. My często pochylamy głowę na jedną stronę. Siadamy, tu się przesuniemy, tam się przesuniemy. I jeżeli zaczynamy to prostować, to znowu wystarczy dobrze ułożyć głowę. Już tutaj mięśnie podpotyliczne się rozciągają. Już to jest taka pozycja, że Ty czujesz, że tutaj coś się tam konkretnego dzieje. I to nie jest komfortowe, to wymaga pracy i świadomości. Więc jeszcze raz zamykamy oczy. Pomyśl o swoim ciele. Spróbuj dobrze ułożyć guzy kulszowe. Dobrze ułożyć klatkę piersiową. Ramiona, szyję, głowę, brodę. Broda w centrum. Czoło nie leci na którą stronę. Otwórz teraz oczy. Spójrz na siebie w lustrze, zobacz, czy jest ta symetria, czy to rzeczywiście wszystko jest ułożone symetrycznie. I jeżeli widzisz, że jest symetrycznie, jeżeli nie, to popraw delikatnie tu głowa, pobaw się trochę, zamknij oczy i jeszcze raz pomyśl, co Twoje ciało właśnie teraz przeżywa. Co Ty musisz zrobić, żeby Twój tułów był ułożony symetrycznie? Jak musisz zaangażować mięśnie?
I teraz taką pracę możesz wykonać na stojąco, na siedząco, w kręgu podpartym. Nam zależy na tej symetrii. I tak jak już mamy na stojąco przerobione, bo wiele razy pracowaliśmy nad tym, żeby stopy dobrze układać, żeby nie pochodzić i tak dalej. Zamieniamy nogi, poprawiamy pozycję, wchodzimy. Tak tutaj właśnie w ćwiczeniach w siadzie skrzyżnym jeszcze aż tak bardzo nad tym nie pracowaliśmy i co też jest bardzo istotne. Czasami na stojąco nasze ciało ucieka inaczej jak w tej pozycji, w pozycji siadu skrzyżnego. Więc jeszcze raz, poprawiamy, głowa cofnięta, na razie otworzę oczy, spójrz na siebie. Chcemy miednicę fajnie ułożoną symetrycznie, niech tu będzie symetria między jedną a drugą nogą, guzy kurczowe dobrze obciążone. Następnie lecimy, prawa, lewa strona, żeby była dobrze. Teraz ramiona, klatka piersiowa, długość boków. Spróbuj to wyrównać, ok? Wyrównujemy. Mocno tutaj pracują mięśnie, napnij to na miednicy, poprzeczne, aktywacja. Nie garb się oczywiście, siedzimy na guzach kurczowych. Tutaj klatka piersiowa jest otwarta, łopatki są ściągnięte. I lecimy z dobrą pozycją. Głowę, szyi, spójrz. Tutaj mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowo ma być równiusieńki. Nic mi się takiego nie może robić. Jeżeli widzisz, że tam jest jakoś krzywo, to z automatu od razu poprawisz. Głowa cofnięta, głowa nad sercem, serce nad miednicą. I teraz jak na siebie patrzysz, ja chcę, żeby twoja głowa była w centrum, klatka była tutaj nad miednicą, od miednicy symetrycznie nogi rozłożone. Czyli patrząc na siebie, to wszystko ma być fajne i równe. Ekstra, jeszcze zamknij oczy i wczuj się w tę pozycję, wdech nosem, na zamkniętych oczach i z wydechem myśl o tym, jak te mięśnie tutaj pracują. I jeszcze raz wdech. I myślimy o tym, co w ciele się dzieje. I jeszcze raz wdech. I wydech. Super. I teraz chciałbym, żebyśmy weszli do pozycji kręgu podpartego. I teraz w kręgu podpartym wykorzystujmy matę jako coś, co nam ułatwia wejście do pozycji. Więc tak. Zawsze, jeżeli ćwiczymy na macie, szukajmy środka tej maty. Są w ogóle takie fajne maty, które mają gdzieś tam jakąś linię środkową, ale to będzie zawsze coś, co nam ułatwi. I teraz tak, staramy się ułożyć stopy, żeby one były w centrum. Spojenie łonowe jakby przechodzi przez środek maty. Kolana ułożone symetrycznie, tak żeby od prawego kolana i od lewego była taka sama odległość. I tak samo układamy ręce. Nogi mają być w centrum dłoni. I to jest super, super istotne. Jeżeli mamy różnego rodzaju asymetrie, shifty, tutaj mi się tułów przesuwa i tak dalej, to może być taka sytuacja, że wchodząc do pozycji kręgu podpartego, wchodzisz na przykład tak. Czyli zobacz, ta ręka jest tutaj, a ta druga jest już dużo, dużo bardziej jakby poza. I to jest bardzo istotne, że jak wchodzimy, szukamy tej jednej prostej linii i tutaj hop, symetria. Nie ma jednej ręki do przodu czy do tyłu. Nie może być jedna ręka obrócona. Tak samo ze stopami, tak samo z kolanem. To nie jest pozycja, która nas interesuje. Nas interesuje, żeby to było wszystko fajnie równo. I teraz prawda jest taka, że jeżeli już wejdziesz do tej pozycji w kręgu podpartym, gdzie tutaj będzie wszystko równo, to już delikatnie możesz czuć pewnego rodzaju taką asymetryczną pracę. Ale jeżeli widzisz, że to jest proste i równe, to znaczy, że tak to właśnie ma wyglądać. Że ty po prostu wyrównałeś samą pozycją to, co tutaj było skrzywione w ciele. No i normalne jest to, że to ciało po prostu powie, ok, no dobra, teraz tam trochę czuję się krzywo. Ale niech ono czuje się krzywo, bo ono się przestawi i będzie wchodziło do poprawnej pozycji samo z siebie, tylko musimy wystymulować dobrze układ nerwowy. Więc tutaj znowu patrzymy, czy jest symetria. I teraz pamiętaj to samo, jeżeli ja tutaj miałam skrócony jeden bok ciała, to ja de facto ten jeden bok ciała mogę mieć również skrócony. Więc spójrzmy na swoje barki. Jeżeli ja czuję, że ten jeden bark jest niżej,
Jeżeli widzę na przykład, że ten bok z jakiegoś powodu jest skrócony, no to właśnie próbuję zrobić ten sam ruch, który robiliśmy wcześniej. Czyli jakby wyrównuję. Chcemy, żeby miednica nie leciała mi na stronę. Czyli zamykamy teraz oczy i pomyśl o swoich kolanach. Na razie nie pracujemy tutaj, wisimy na ramionach, ale pomyśl o swoich kolanach. Czy twój ciężar ciała jest rozłożony symetrycznie na prawe i na lewe kolano? Już mamy, powiedzmy, że z samej pozycji ułożone je dobrze, ale może być taka sytuacja, że nawet jeżeli ja mam ułożone kolana i ramiona dobrze, to co ja mogę mieć? Ja mogę mieć przeniesiony ciężar ciała na jedną stronę. Zobacz, jak moje biodra mocno uciekły. Czyli w teorii kolana znajdują się w centrum dłoni, ale nie ma tutaj symetrii. Więc chcemy tak zobaczyć, spójrz w lustro, spójrz do tyłu, żeby miednica była ułożona symetrycznie nad kolanami. Czyli już mamy stopy i kolana, czyli podstawę podporu dłonie, kolana i stopy mamy dobrze. No i teraz próbujemy ułożyć resztę ciała w porządku, czyli jeżeli czuję, że mam ciężar ciała na prawej lub na lewym kolanie, to idę do centrum. Dobrze, spójrz na swoją miednicę, czy miednica jest symetrycznie nad kolanami. Spójrz też w lustro, czy tutaj mamy symetrię. Dobra. I teraz spróbuj delikatnie napiąć na miednicę, mięsień poprzeczny. I teraz ramiona. Ściągnij, otwórz klatkę piersiową. Ściągam łopatki. Nie zadzieraj głowy. Ja zadzieram głowę, bo patrzę na Ciebie, ale głowa ma być przedłużeniem tłowia. I teraz to jest tutaj ważne. Zwiszenia pięknie. Otwieramy klatkę piersiową i ściągamy łopatki. Trzymamy dobrze miednicę. Niech ona nie ucieka. I teraz spróbujmy zobaczyć, czy ramiona są dobrze. Jeżeli widzisz asymetrię na rękach, a to widać, że ten jeden bok będzie bardziej skrócony, jeden bark jakby wyjdzie do przodu, no to wtedy spróbuj wyrównać. Czyli zobacz, ja biodra mam jakby ułożone dobrze, kolana są ułożone dobrze. I teraz zobacz, jeżeli ja się tutaj wyprostuję, zobacz, co się wydarzyło. Ja kolana miałam dobrze. Miałam dobrze ułożone również ręce, ale musiałam sobie skompensować trochę, bo moje dłonie tutaj są jakby w jednej linii, ale musiałam sobie zrobić jakby kompensację tutaj pracy rąk i właśnie na górze to wyrównać, no bo skoro dłonie już miały swoje miejsce, kolana miały swoje miejsce, no to ja szukałam jakichś tutaj innych rozwiązań, tak? Czyli tutaj po prostu ten bark mi wyszedł, żeby nie ruszyć ręką. Więc lecimy. Jeszcze raz symetria. Pośladki na razie wypięte, biodra mają być w centrum nad kolanami, super, napnij dno miednicy, napnij poprzeczny, miednica do tyłu pochylenia, ręce odkręcone, biceps przód, łokieć tył, otwieramy, ściągamy, głowa pięknie cofnięta i teraz spróbuj utrzymać symetrię między jednym a drugim bokiem i trzymaj, napięte, mocno. Mocno, napinaj tutaj te boki. Tyło pochylenie miednicy, klatka piersiowa otwarta. Skosy również pracują. Mocno, jedynka, dwójka, trójka, nie zapominaj o tym. I trzymamy, trzymamy, trzymamy. Trzymaj dobrze pozycję. Super, jeszcze 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, mocno, 3, 2, 1, ekstra. I teraz w napięciu, nie traćmy, poprzenosimy ciężar ciała do przodu i do tyłu na kolana. I do przodu i do tyłu. Teraz zobacz, jak przenosisz ciężar ciała do tyłu, zobacz, jak dużo traci się z pracy. Wychodząc do przodu, możesz czuć mocne przeciążenie nadgarstków. Dużo więcej zaangażowane mięśnie rąk. I lecimy przód. I tył. Tutaj mało pracuje brzuch, mało pracują ręce. Bardzo mocno pracuje brzuch, ręce również. No i teraz znowu w tym kręgu podpartym chcielibyśmy symetrię. Czyli pozycję, żeby bark znajdował się bezpośrednio nad nadgarstkiem. I to jest jakby bardzo ważne. My oczywiście możemy robić podpory w taki sposób, że wychodzimy z barkiem do przodu, kiedy na przykład wchodzimy sobie do jakiejś większej intensywności,
czasami planki tak robimy, że mocno wychodzimy do przodu. Ale taka normalna pozycja, która nas interesuje, to jest pozycja, gdzie staw ramienny, czyli jakby tutaj przód znajduje się bezpośrednio nad nadgarstkiem, ok? Czyli to jest pozycja, tak samo będzie w podporze. Jeżeli ja idę na łokieć, to ja chcę, żeby bark znajdował się bezpośrednio nad łokciem. Nie wychodzę tutaj do przodu, nie idę do tyłu, bo uciekając, tutaj ta praca nie jest dobra. Tutaj jest za mało aktywacji mięśni. Więc jeżeli jesteśmy w podporach, to my chcemy bark nad nadgarstkiem, ok? I teraz jeszcze raz. Symetria, układamy dobrze nogi, układamy dobrze kolana, otwieramy klatkę piersiową, dobra, jedynka, dwójka, trójka, aktywujemy poprzecznie, miednica ułożona dobrze, szerokie jakby tutaj plecy, czyli ściągamy dobrze łopatki, miednica do tyłu pochylenia, bardzo mocno aktywujemy poprzeczne i próbujemy właśnie delikatnie uciec do tyłu. I zobaczyć, jak mało pracują tutaj mięśnie i troszeczkę do przodu. Jak już zobaczysz, że twój nadgarstek zgina się powyżej kąta 90, to już nie, wróć. Pamiętaj, tutaj nie wisimy. Mostek do brody, wciskamy łopatki w żebra, dzięki temu klatka piersiowa się otwiera i trzymamy płasko odcinek lędźwiowy, dno miednicy aktywne. Bardzo mocno na pnij jedynkę, dwójkę, trójkę, dno miednicy, poprzecznie trzyma. I jeszcze trzymamy, głowa cofnięta. Trzymasz. I 10, 9, pamiętaj o tej symetrii, równe boki. 6, 5, 4, 3, mocniej, 2, 1, super. Rozluźniamy, rozłóżmy nogi troszkę szerzej, znowu symetrycznie. Chciałabym, żeby po tym dzisiejszym treningu, żebyś zwracał uwagę na to, że jeżeli, nie wiem, robisz orbitrek, to ułóż dobrze na nim stopy. Robimy rozciąganie na macie, chcemy symetrycznej pozycji. Teraz już mam fajnie rozłożone kolana. Idziemy z rękoma do przodu, opieramy czoło i znowu nie chcemy gdzieś tutaj jakiegoś przesunięcia, pochylenia. Chcemy po prostu fajną, symetryczną pozycję. Wciskamy teraz opuszki palców w matę. Ściągamy tutaj łopatki, otwierając klatkę piersiową, barki od uszu. Mocna, aktywna obręcz. Jeszcze mocniej, jeszcze ściągaj. Całe ręce w górze, wciśnij opuszki palców w matę, wdech nosem. I z wydechem luz. Zostańmy w tej pozycji, zrelaksujmy się w tej pozycji. I teraz, tak jak już zaczęłam mówić, chciałabym, żebyśmy w każdym treningu, nieważne co robimy, skupiali się na symetrii. Tak jak pracowaliśmy i pracujemy z ketlem. Stabilny tułów. Nie skracamy jednego boku tylko dlatego, że pracujemy asymetrycznie. My jeszcze nad stabilizacją, nad tymi wszystkimi elementami będziemy pracować i cały czas tak naprawdę nad nimi pracujemy, bo stabilny tułów to de facto jest tułów, który się nie rusza. Czyli jeżeli macham ketlem, to ja chcę prawy, lewy bok taki sam. Dzisiaj zaczęliśmy jakby od takiej bazy, czyli chcemy w ogóle zobaczyć, co jest asymetryczne, co ucieka. I wyrównujemy to. Jak to jest wyrównane, to wtedy napina się na maksa mięsień poprzeczny, dno miednicy, skosy również, pośladki. I próbujemy utrzymać ten stabilny tułów, żeby nic nam tutaj nie uciekało. Łopatki, klatka, to wszystko jest aktywne. Więc to jest jakby takie bardzo ważne, ale musimy zacząć od takiej podstawy, czyli w ogóle, żeby zobaczyć, czy na pewno to wszystko dobrze się układa. I zazwyczaj niestety są jakieś asymetrie, ale możemy je spokojnie wyrównać. Wchodzimy w trakcie treningu dobrze do postawy, to już będzie stymulowało nasz układ nerwowy. Jeżeli podczas dzisiejszego spotkania zobaczyłaś, że coś ci ucieka, że głowa jest asymetryczna, to spróbuj tego pilnować w ciągu dnia. Siedzisz, jesz zupę,
Siedź dobrze, prawy, lewy pośladek, nie uciekaj na stronę. Prowadzisz samochód, nie uciekaj na stronę. Oglądasz telewizję, nie uciekaj z głową. Nie skracaj boku ciała, nie opadaj z klatką piersiową do dołu. Czyli wszystko, co robiliśmy dzisiaj, przełóż na czynności życia codziennego. Po pierwsze, będzie to stymulowało mięśnie do dobrej pracy, będzie je wzmacniało i rozciągało. A po drugie, każde wejście do pozycji to będzie stymulacja układu nerwowego. A on sam z siebie zobaczy, że ta pozycja jest funkcjonalna, lepsza, bardziej ergonomiczna i będzie sam z siebie cię ciągnął do tego, żeby poprawić. Dobrze, wdech nosem na zakończenie. I wydech ustami, rozluźnij całe ciało. Super, bardzo dziękuję ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten trening wniósł coś dobrego do twojego życia codziennego, jak również i treningowego. Życzę ci oczywiście wspaniałej reszty dnia i mam nadzieję, że już niedługo ponownie zobaczymy się na treningu. Mua! Cześć!